tłumaczyłem sobie, będąc nastolatkiem, teksty z angielskiego na polski i pojawiło się tam słówko penetrate. I znalazłem w słowniku, że to jest penetrować, ale wtedy nie znałem tego jeszcze, tego właściwego, można powiedzieć, znaczenia tego słowa. I jedyne, co kojarzyłem, to, że kundel bury penetruje wszystkie dziury. I siedzieliśmy przy obiedzie i mówię do mamy i do taty, mówię, ej, co to znaczy penetrować? No i mama tak patrzy i mówi, ty, przy obiedzie daj se spokój. Dzień dobry Państwu, witajcie serdecznie, tu Melina Westerok, a ze mną z Wami nocny kochanek, czyli Krzysztof Sokołowski. Cześć, dzięki za odwiedziny. I jak zwykle zmienię kompletnie plan mojej rozmowy, bo spytałem Cię tuż przed chwilą o Twoich rodziców, kiedy powiedziałeś, że pracowali w zakładach metalowych w Skarżysku. Muszę spytać, czy to było przeznaczeniem. Chciałem, jak się zakłady metalowe dokładnie nazywały? Zakłady metalowe Mesko S.A. Okej, Skarżysko Kamienne. Tak, to taka znana firma. Był w ogóle taki czas w Skarżysku Kamiennej, że oprócz zakładów były jeszcze znane inne chyba dwa, czyli ludzie pracowali albo na zakładach, albo na kolei. I trzecia opcja to chyba była, o ile dobrze pamiętam, odlewnia. I o ile dobrze pamiętam, to w ogóle są to takie trzy elementy, które pojawiają się w herbie Skarżyska Kamiennej, które nawiązują właśnie do tych trzech zakładów pracy. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. W każdym razie, no tak, rodzice pracowali całe życie na zakładach metalowych. Mama tam była chemikiem. Mój tata miał po prostu pod sobą grupę ludzi, czyli w obecnych czasach powiedzielibyśmy, że był takiego swojego rodzaju superwizorem. No i tak, rzeczywiście pracowali na zakładach metalowych. Także od najmłodszych lat miałem przynajmniej ze słowem metal sporo wspólnego. A powiedz, jak wyglądało właśnie nastolatek w Skarżysku, koniec podstawówki? Jak wyglądają? No piękny, młody, przystojny. Nie ty, Skarżysko. Moje życie w Skarżysku. No, kurczę, jakby to powiedzieć, żeby nie narazić się władzy w Skarżysku, która zawsze jest dla nas przychylna i włodarze chętnie nas zapraszają na różnego rodzaju uroczystości. W tym roku zresztą też zagramy w wakacje w Skarżysku Kamiennej. No nie ma co się oszukiwać, że Skarżysko nigdy nie było najpiękniejszym miastem w Polsce. Pamiętam, że kiedyś będąc nastolatkiem przeczytałem gdzieś artykuł w prasie o jakimś człowieku z zagranicy, który podróżował po całym świecie i stwierdził, że odwiedził najbrzydsze miejsce w ogóle na swojej ścieżce, jakie napotkał, i powiedział, że było to Skarżysko. I było mi wtedy bardzo przykro, bo mnie się wydawało, że takiej wielkiej tragedii aż z tym miastem nie ma. Na szczęście w ciągu ostatnich lat sporo się tam zmieniło na plus i jest dużo lepiej, jest dużo fajniej. W bloku? Mieszkałem w bloku, tak, tak. I co, życie pod blokiem na ławeczce? Tak, i właśnie wspominam to bardzo fajnie, jak nawet rozmawiam ze znajomymi z całego kraju, z innych miast. Wiele osób oczywiście też mieszkało w blokach i też fajnie to wspomina. I jak sobie porównujemy to nasze dzieciństwo, bo większość moich znajomych mieszkała w bloku, i jak sobie porównujemy to nasze dzieciństwo do tego dzieciństwa, które teraz mają ci młodzi ludzie, to widzimy bardzo dużą różnicę i nie chcę wyjść tutaj na boomera, ale chyba już za późno. Jeszcze się nie łapiesz, bo ty jesteś 87, za młody na boomera. Dziękuję. Ale różnica jest taka, że ja nawet to widzę teraz, przyjeżdżając do rodziców, odwiedzając ich w Skarżysku, że to jest inny rodzaj w ogóle tego spędzania wolnego czasu, inny rodzaj rozrywki, zabawy. My spędzaliśmy przed blokiem, czy pod blokiem, właściwie całe dnie. Wychodziło się rano, grało się w piłkę. Chłopaki do dzisiaj się ze mnie śmieją, że ja tylko wracałem do domu, jak mama mnie przez okno wołała na obiad. Bo moi rodzice zawsze byli tacy porządni pod tym względem przynajmniej. Ułożeni, że zawsze obiad musiał być o tej 14:00 i Krzysiu zawsze na obiad musiał lecieć. Także miałem przerwę na obiad, później wracałem, graliśmy w piłkę, a to się grało w karty, a to się bawiło w chowanego. No, tych czy jesteś porządny? W tym, nie chodzi mi o moralność twoją, do tego dojdziemy, ale mam kumpla metala, który jest jednym, on ma jakąś nerwicę, natręt, że wiesz, długopisy muszą być zawsze ułożone koło siebie. Kurde, wiesz co, nie wiem, czy to ze względu na to, że jestem metalowcem, ale ja też tak miałem od dziecka, że miałem taką nerwicę, że wiesz, lubiłem, jak wszystko jest równiutko. Do teraz trochę tak mam, może już, nie wiem, w mniejszym stopniu, ale też mam coś takiego, że uwielbiam symetrię i lubię, jak wszystko się zgadza. Nawet ostatnio pamiętam, jak graliśmy gdzieś koncert i przed koncertem nasz świetlik
ustawił takie snopy światła na naszego perkusistę. Ja tak popatrzyłem, mówię, kurde, no niby jest równo na środku, ale nasz bębniarz siedzi lekko z boku. I teraz jak to zrobić, żeby pogodzić to światło, żeby było i równo na bębny, i na tego perkusistę. I zaraz tam, wiesz, rozmowy i tak dalej. Wielka deliberacja na temat tego, jak ustawić światło. No, tak mam jakoś, no. A muzyka w którym momencie przyszła? Właśnie na tej ławki pod blokiem, czy...? Muzyka pojawiła się u mnie... To znaczy, z muzyką właściwie byłem związany, można powiedzieć, od dziecka. Głównie za sprawą rodziców, którzy lubili muzykę, słuchali muzyki. Często była to właśnie muzyka rockowa. Moja mama zawsze lubiła klimaty typu, nie wiem, Black Sabbath, Led Zeppelin. A tata? Mój tata trochę delikatnie, ale też gdzieś tam pokazał mi, nie wiem, a to Brian Adamsa, a to, nie wiem, Bon Jovi'ego, Queen. I... A głos masz po tacie? Kurczę, nie wiem. Chyba bardziej po mamie. Mama, będąc nastolatkiem, śpiewała, trochę grała na gitarze. Aczkolwiek jak słyszałem, jak ojczulek tam czasem coś podśpiewa, to trzyma się to wszystko kupy. No, w każdym razie jeszcze pamiętam z dzieciństwa, że ojciec miał ten magnetofon szpulowy. I pamiętam, teraz tak. Wiesz, i teraz wyjdzie na to, że rzeczywiście jestem już trochę starszy od tych najmłodszych słuchaczy i widzów. Bo niektórzy pewnie nawet nie wiedzą, co to są magnetofonowe szpulowe. Ja pamiętam, jak właśnie pierwszą styczność z muzyką, o którą pytałeś, miałem poprzez taki magnetofon szpulowy. Ojciec z tego magnetofonu puszczał mi różne kawałki, które sobie wcześniej gdzieś tam nagrał z audycji radiowych. Także to właśnie poprzez ten magnetofon szpulowy pierwszy raz miałem styczność z muzyką. Natomiast już tak sam bardziej zaangażowałem się w muzykę, gdy miałem jakieś, nie wiem, 14-15 lat. Czyli początek lat... No już nie mów ciągle o tym moim wieku, kurczę, no. Okay, co te młode dziewczyny i chłopaki, którzy przychodzą na koncert, sobie teraz pomyślą. No, w każdym razie wtedy bardziej się zainteresowałem. Pamiętam, że mojej siostrze się gdzieś usłyszała kawałek Maidenów. I ja wtedy w ogóle nie wiedziałem, co to Iron Maiden, co to muzyka metalowa. I zorganizowała płytę. I jak tej płyty przesłuchałem, to była płyta Fear of the Dark. To miałem takie, wow, w ogóle nie wiedziałem, że coś takiego istnieje. Mówię, co to jest za muzyka, o co chodzi? I pamiętam nawet, że na początku, jak się dowiedziałem, że to jest muzyka metalowa, to miałem przed sobą takie trochę wyrzuty sumienia, bo mnie się kojarzyła muzyka metalowa jakoś tak negatywnie. Nie przez wzgląd na zakłady metalowe, tylko przez to, że miałem skojarzenia, wiesz, z jakimiś satanistami, że to jest jakaś muzyka agresywna, że to jest no coś negatywnego ogólnie. Jakoś tak mi się wydawało, że nie, no to jest chyba za ciężkie, to nie dla mnie. Ale później mówię, kurde, no to jest naprawdę fajne i zacząłem zgłębiać tajniki, coraz więcej tych płyt, wtedy jeszcze kaset zaczęło się pojawiać w moim domu. No i co, zgadałeś się z chłopakami z osiedla, czy jak to było? To było tak, że miałem takiego sąsiada w bloku, który no, był takim, można powiedzieć, no, starym metalowcem, chociaż młody wiekiem. I miał, jak się później okazało, multum płyt metalowych i dzięki niemu tak naprawdę mocno się, można powiedzieć, rozwinąłem w tej materii. Co rusz to odwiedzałem go i on trochę niechętnie, ale pożyczał mi płyty niechętnie, bo to też były takie czasy, że płyty dopiero wchodziły do obiegu, wchodziły wtedy wypalarki, te CD. I on się zawsze bał, że gdzieś tam chociaż mu nie zarysował tego jego CD-ka. W każdym razie, no dzięki niemu miałem całkiem sporą już kolekcję wtedy płyt w domu. Jak miałem całkiem sporą kolekcję płyt w domu, to okazało się, że mam gdzieś tam kilku znajomych, którzy znają kogoś, kto też słucha takiej muzyki. No i gdzieś tu się z kimś poznałem, tam się z kimś poznałem. Ciekawostką jest to, że jednym z pierwszych koncertów, na który poszedłem, to był koncert taki stricte heavy metalowy i odbywał się, kurczę, że mnie przekręcił nazwy, ale to się chyba nazywało Dom Metalowca. Ale nie właśnie ze względu na fakt, tak, że tak. Tam... O związków się... zawodowych. Tak, chodziło tak, o metalowców pod tym kątem. No i gdzieś jak już poznałem kilka osób, gdzieś siedziałem w klimacie, mieliśmy, znaczy zacząłem, można powiedzieć, że siedzieć w tym klimacie już bardziej, mieliśmy w Skarżysku taki klub Semafor, on funkcjonuje do dziś. I wokół tego klubu, można powiedzieć, że budowało się takie środowisko, co najmniej rockowe, a przede wszystkim metalowe, które często również przesiadywało w miejskim parku. No i gdzieś tu kogoś poznałem, tam poznałem. Okazało się, że kolega kolegi zakłada jakiś zespół. Przyszedł kiedyś do mnie i ja wtedy marzyłem o tym, żeby zostać gitarzystą. I grałem sobie na gitarze akustycznej, podśpiewywałem sobie do tego. I on jak usłyszał, że śpiewam przy tej gitarze, zaprosił mnie na próbę, ale nie w charakterze gitarzysty, tylko
właśnie w charakterze wokalisty. Mówi, Krzysiek, to może byś coś zaśpiewał. Mnie ręce opadły. Mówię, nie, no ja bym tak chciał z tą gitarą na tej scenie. Już namawiałem rodziców, żeby elektryka mi kupili. Z tym to w ogóle osobna historia jest też, bo pojechałem specjalnie, ale to nie wiem, czy się za bardzo nie odbiegam. Jak... Dawaj. To zaraz, dokończę jeden wątek. W każdym razie zaprosił mnie na próbę i na tej próbie miałem śpiewać. Ja niechętnie poszedłem na tą próbę, to znaczy niby chętnie, bo chciałem zobaczyć, jak to wygląda w ogóle taka praca w zespole, ale nastawiałem się, że a może po kilku próbach jednak wkręcę się w gitarę jakoś tam, że wciągną mnie jednak do zespołu na stanowisko gitarzysty. I pamiętam, że chłopaki grali bardzo dużo, przede wszystkim coverów Maidenów, których oczywiście uwielbiałem, ale nie potrafiłem zupełnie tak przecież śpiewać i wszystko śpiewałem w niższej oktawie. Czyli zamiast te górki Dickinsonowe wyciągać, to ja wszystko śpiewałem na takim mniej więcej poziomie. Było to dosyć takie, myślę, że kuriozalne, ale wkręciłem się, podobało mi się, chłopaki powiedzieli, że jest okej. A co do właśnie gitary akustycznej, elektrycznej, to jak rodzice kupili mi tego akustyka, to byłem oczywiście w piekło wzięty i to byłem zachwycony, natomiast po kilku miesiącach już stwierdziłem, że to jest dla mnie za mało, że no ja muszę pójść o krok dalej, tak jak ci moi idole, wyjść z tą gitarą kiedyś na scenę, muszę mieć elektryka. No jak te riffy grać na akustyku? To w ogóle zupełnie nie brzmiało tak, jak powinno. I no moi rodzice powiedzieli, że to no wszystko ładnie, pięknie, Krzysiu, no ale trochę przegięcie pały. No nie chcieli wydać na mnie kolejnych tam, nie wiem, kilkuset złotych w ciągu, nie wiem, dwóch miesięcy, więc ja stwierdziłem, że ja muszę coś zrobić. Myślałem przez długi czas, co sprzedać w ogóle, ale co ja mogę sprzedać? Pamiętam, że miałem komputer Commodore 64 w tamtych Atari. Latach. Nie, sorry, Atari miałem. Ale co ja mogłem zarobić z komputera Commodore 64, ewentualnie na struny może. Bardzo długo myślałem i okazało się, że dwóch moich kumpli z bloku jechało na zbiór wiśni gdzieś tu w okolice Grójca chyba. Tak, mogło być. Chyba gdzieś tutaj. I ja z tego mojego skarżyska stwierdziłem, że ja pojadę z nimi i zarobię na gitarę elektryczną. No moi rodzice mówią, no chcesz, no jedź. No dali mi na pociąg. Zajechaliśmy na miejsce. Teraz uwaga. W tej pracy spędziłem chyba dwa dni. Płacono nam za kilogram wiśni 10 groszy. Ale wiem, o czym mówisz. Jakieś tak poszedłem na zbiór truskawek, gdzie po prostu były takie kobiety, które, wiesz, te łubianki nabierały jedną za drugą, ja po pół dnia roboty miałem może pół, wiesz. To jest jedno, tak. Wiesz, ja już pod koniec drugiego dnia miałem wrażenie, że nabrałem wprawy i już szło mi to dużo szybciej. Ale wiesz, no ile tych kilogramów mogłem nazbierać jako chłopak, tam nie wiem, 15-letni. Ale wiesz, ja miałem wrażenie, że ci ludzie wykorzystują to, że to dzieciaki przyjechały do roboty. Bo na początku, jak usłyszałem, jak ta praca będzie wyglądać, to dostałem taką informację, że będziemy zarabiać tam chyba coś koło 50 groszy za kilogram. No mówię, nie wiem w sumie, czy to dużo, czy nie, bo nie wiem, ile kilogramów zbiorę w ciągu, no nie wiem, w ciągu dnia. Będę pracował po prostu jak najdłużej, ile będę miał tylko sił. No i może na tym gitarę uskładam. Ale na miejscu się okazało, że nie, to nie 50 groszy, to tam za czereśnie będzie. Za wiśnie to będzie mniej, to będzie może 40, no ale tu ceny na skupie teraz, to nie, no wiecie, chłopaki, no ze 30 groszy może to, ale wiecie, no to jeszcze o, wykorzystacie tutaj z naszego pola, bo my tam namiot sobie rozbiliśmy, no śpicie tutaj u nas, korzystacie z naszej kuchni, no to nie są tanie rzeczy. 10 groszy za kilogram. A powiedz, a propos przeginania pały w kontekście zakupu gitary, ale chciałem się zapytać, czy twoja szlachetna mama, fanka tak znakomitej muzyki, czy czasami nie dzwoni i mówi, synek, czy tam Krzysiu, no już teraz to przegiąłeś, mam na myśli niektóre teksty Nocnego Kochanka, wiesz, albo jakieś przygody z życia rock'n'rollowca. Trochę tak jest, to znaczy moi rodzice są, no jakby nie patrzeć, przyzwyczajeni do mnie, do mojego usposobienia, bo znają mnie dosyć długo i jak zaczęliśmy nagrywać płyty takie dosyć ze specyficznym poczuciem humoru z Nocnym Kochankiem, to no z jednej strony no, wiedzieli, jak to może wyglądać i z czym to się je. Natomiast pamiętam, że jak przyjechałem do domu z płytą, chyba z drugim albumem ze Zrajcami Metalu, bo ja zazwyczaj, jak odwiedzam rodziców, to tam opowiadam im oczywiście o jakichś tam najświeższych wydarzeniach z mojego życia i jeśli mam jakieś najnowsze nagrania, to odsłuchujemy wspólnie, bo zawsze też jestem ciekaw ich opinii.
I pamiętam, że odpaliłem ich, im Zdrajców Metalu. No i oni słuchają tych kawałków w stylu tam, nie wiem, Smoki, Gołe Baby, Pigułka Samogwałtu. No i tak siedzą, no i widzę, ja wiem, jacy oni są. Oni są tacy, że oni, wiesz, nigdy nie powiedzą mi czegoś tak, żeby mi było przykro, ale widzę, że chcą tak jakoś nie zrobić mi właśnie tej przykrości, ale z drugiej strony, że żeby mi było miło i tak jakoś, żeby to upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli zwrócić mi uwagę, ale też pochwalić. I tak widzę, że Krzysiu, no to no muzyka, no naprawdę, no super, super, no. No z tymi tekstami, no nie wiem, no. Nie przesada trochę, no i tak wiesz, tak delikatnie, kulturalnie mi sugerowali, że no, że może niekoniecznie skusiliby się na Pigułkę Samogwałtu. No, ale z każdym kolejnym albumem myślę, że jest coraz lepiej i no rozumieją, że to jest taka konwencja, wiesz, taki żart. A sąsiedzi, sąsiadki? No bo wiesz, bo też jest ten aspekt, mama idzie do spożywczaka. No wiesz co, właśnie o dziwo chyba nawet razu nie spotkałem się z jakąś taką opinią, że no pani Alu, ten pani syn, to pojeb. Znaczy, nienormalny. W każdym razie raczej spotykam się z takimi opiniami, wiesz, pozytywnymi i często jak, nie wiem, przyjeżdżam, jak sobie tam rozmawiamy z rodzicami, to o, spotkał mnie tam jakiś znajomy albo znajoma, albo, nie wiem, kobita, której w ogóle nie znam, albo kojarzę z widzenia i no, widziałam pana syna, czy tam widziałem w telewizji, a to słyszałem w radiu, a to widziałem artykuł w prasie, no, fajnie się wypowiada, super, no, gratulujemy. Także, no, nie wiem, wydaje mi się, że ludzie chyba tak, wiesz, nie zagłębiają się też za bardzo. Gdyby może do końca sobie zdawali sprawę, wiesz, o czym są te teksty i jak wygląda ten żart, to może inaczej by mówili. A tak trochę chyba to jest tak, że, wiesz, zwracają uwagę na to, że no jest jakiś tam gość, który, nie wiem, no coś tam, powiedzmy, osiągnął, gdzieś tam go widać. Pojawia się na przykład u Marcina Mellera w Melinie. Także no, to jest, to miłe i przyjemne. Ty zawsze byłeś typem śmieszka, wesołka, zajmującego uwagę, rozbawiającego znajomych? Chyba tak. Właściwie to od kiedy pamiętam, właściwie od najmłodszych lat. Nawet jak są takie wspomnienia, które nie do końca gdzieś utkwiły w mojej głowie, bo jeszcze mój mózg nie był na tyle rozwinięty, to rodzice czy starsza siostra na przykład potrafią przywołać jakieś takie historie, gdy byłem dzieciakiem i już sobie robiłem jakieś tam żarty, zazwyczaj głupie. Na przykład jednym z takich pierwszych, który przychodzi mi do głowy, ja nie wiem, miałem wtedy, podejrzewam, że około, może 3 lata miałem, 4 max. I pamiętam, że w tamtym czasie mój ojciec wyjeżdżał czasem dorobić za granicę, wtedy się handlowało. I on wyjeżdżał tam, nie wiem, handlowo jakimiś jeansami, jakimiś ciuchami, gdzieś tam się wyjeżdżało na Węgry na przykład, czy do Jugosławii. I wiesz, to były czasy, gdzie wiadomo, telefonów nie było, komputerów i tak dalej. Wyjeżdżało się z domu konkretnego dnia, no i była tylko informacja, że wrócę prawdopodobnie, powiedzmy, nie wiem, za 3 tygodnie tego i tego dnia. No i tyle. I chłop wyjeżdżał z domu i żona biedna siedziała z trójką dzieci. I musiała po prostu liczyć na to, że rzeczywiście po tych, powiedzmy, 3 tygodniach, czy tam tym określonym czasie, mąż wróci. No i pamiętam, że właśnie mama mi opowiadała, że zbliżał się już ten czas, gdzie już tata miał wrócić z zagranicy. No ja co, tylko podlatywałem do okna. O! 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 I idzie! Idzie! No i moja mama już wszystko rzuca, biegnie gdzie? Heh, żartowałem. Okrotnie. No takie, no, brzydkie takie żarty, nie do końca śmieszne, ale no mnie to wtedy super bawiło. Ale chyba najgorszym żartem, jaki zrobiłem, miałem, może nie wiem, koło 5 lat i siedziałem sam z mamą w domu i mama wyszła na balkon wieszać pranie. Zatrzasnąłeś mamę? Stwierdziłem, że będzie śmiesznie, jak ją zamknę na tym balkonie. Znaczy fakt też był taki, że mieszkaliśmy na parterze, więc mówię, no w razie czego, to przecież pewnie sobie, co, jak będzie wkurzona, to ewentualnie wyjdzie przez balkon i wróci naokoło, nie? I zostawiłem ją na tym balkonie, zatrzasnąłem. No i moja mama w końcu zaczyna stukać w szybę. No ja stoję, uśmiecham się, no Krzysiu, otwór, a tam Także chyba nie była zadowolona z tego mojego żartu. Koniec końców, no, otworzyłem jej, ale chyba to trwało kilka dobrych, długich, bardzo długich minut. A powiedz, a w podstawówce, w liceum byli wzywani do szkoły? Nie, wiesz co, ja nie byłem raczej takim uczniem niegrzecznym, przynajmniej tak mi się wydaje. Ja raczej, nie wiem, wydaje mi się, że starałem się gdzieś tam te swoje żarty sprzedawać w taki sposób, żeby nie być jakimś takim, wiesz, chamem czy prostakiem. Możliwe, że nie zawsze mi się to udawało, ale przynajmniej się starałem i
raczej miałem po prostu kolegów takich, którzy, wiesz, uchodzili za takich, wiesz, szemranych typów i którzy często sobie pozwalali na wchodzenie w takie jakieś pyskówki z nauczycielami, a ja raczej żartowałem sobie, nie wiem, w gronie gdzieś tam takim zamkniętym. Czasem oczywiście powiedziałem też coś na forum, ale raczej to były takie żarty, tak mi się wydaje, które gdzieś nie uderzały, wiesz, prosto w nauczycieli. A powiedz mi, no i skoczmy w czasie, ale pozostajemy w sumie w tematyce szkolnej. Zostajesz nauczycielem, uczysz angielskiego parę lat. Jakim byłeś nauczycielem? No to trzeba by uczniów zapytać, ale no nie wiem, wydaje mi się, że sprawdzałem się w tym zawodzie. Tak naprawdę jak... Po co zostałeś nauczycielem? Podstawowe pytanie, czy to najcięższy zawód świata? No tak, jak skończyłem studia... Lingwistykę stosowaną w Lublinie, tak? Tak. I sprowadziłem się do Warszawy, to chciałem znaleźć sobie takie miejsce pracy, które też nie będzie mi kolidowało z możliwością grania, chociażby nawet prób. Już nawet nie mówię o koncertowaniu, ale chciałem, można powiedzieć, wiesz, dwie stroki za jeden ogon ciągnąć i być i pracować jako, wiesz, nauczyciel, normalnie zarabiać i też w międzyczasie coś robić muzycznego. I tak naprawdę pierwszy rok spędziłem w prywatnej szkole językowej i później zmieniałem miejsce zamieszkania w Warszawie, więc stwierdziłem, że spróbuję też zmienić robotę. I całkiem przypadkowo gdzieś wpadła mi w rękę oferta pracy właśnie z warszawskiego gimnazjum, tutaj na Woli. No i tak sobie pomyślałem, kurczę, no w sumie nawet chętnie bym spróbował, tak z ciekawości nawet. Mm. Jak to jest, bo spróbowałem tylko tego nauczycielstwa, ale no tak można powiedzieć na pół gwizdka, no bo nauczyciel w szkole prywatnej to jest zupełnie inna bajka niż nauczyciel w szkole państwowej. Więc mówię, tak nawet z czystej ciekawości, żeby zobaczyć, jak to jest od drugiej strony, tym bardziej, że trochę mnie to śmieszyło, że ja będę tym nauczycielem. I zgłosiłem się do szkoły. Pamiętam, że pojechałem, to był chyba ostatni dzień sierpnia. W szkole było jakieś wielkie zamieszanie i dowiedziałem się w szkole, że... Znaczy dowiedziałem się, tak naprawdę musiałem podjąć decyzję, bo jeśli bym się zdecydował, to musiałbym przyjść już następnego dnia na rozpoczęcie roku szkolnego. I na tej rozmowie w ogóle dowiedziałem się, że jeśli się zdecyduję, no to oczywiście będę też wychowawcą. O kurde, mówię, to już mój... Ile to już nie, to 20, ile wtedy? O jeden most za daleko chyba trochę. 20, nie, 25 może. Tak gdzieś, nie? Mówię, to może być o jeden most za daleko, ale z drugiej strony może być tym śmieszniej. I koniec końców podjąłem decyzję, musiałem podjąć decyzję, tam dyrekcja dała mi chyba godzinę na podjęcie decyzji. I rzeczywiście, no zdecydowałem się, mówię, dobra, wchodzę w to, zaryzykuję. Bardziej nawet nie zależało mi, szukając pracy, nie zależało mi wtedy, wiesz, na pieniądzach, tylko chyba gdzieś z tyłu głowy cały czas miałem tę muzykę, że chciałem sobie dać taką furtkę. Bo jakbym poszedł, nie wiem, typowo do jakiejś korporacji, jakbym szukał takiej pracy, nie chcę, żeby to źle zabrzmiało, bo praca nauczyciela to też jest praca na serio, ale gdybym znalazł taką pracę, wiesz, pełnowymiarową, gdzie musiałbym być dostępny, powiedzmy, od 9 do 17, a może czasem zostawać po godzinach, to wiedziałem, że mogę mieć problem z tym, żeby chociażby, nie wiem, znaleźć czas, żeby pojechać na próbę, że może będę przemęczony. A w szkole wydawało mi się, że znajdę jakoś sposoby na to, żeby gdzieś tam znaleźć właśnie na to czas, bo wiedziałem, że nauczyciel nie pracuje aż tylu godzin, a przynajmniej tak mi się wtedy wydawało. Co taki potencjalny Bogdan spod szesnastki pracujący, nie wiem, gdzieś w banku czy w jakimś innym call center. Później się okazało, że tak naprawdę praca nauczyciela jest bardzo wymagająca i no przez długi czas wdrażałem się w to środowisko i wchodziłem w ten świat i później się dowiedziałem, że to nie jest tak, że jak nauczyciel pracuje w tygodniu, nie wiem, tam powiedzmy 20 kilka godzin, to że rzeczywiście to jest 20 kilka godzin i później jest high life, tylko często tych godzin jest dużo, dużo więcej. A że nie wiem, gdzieś w międzyczasie, nie wiem, czy ja przypasowałem dyrekcję, czy o co chodzi, czy się zdecydowałem na to, że jednak mi te pieniądze są potrzebne, to się okazało, że w pewnym momencie robiłem prawie na dwa etaty. Bo miałem tyle zastępstw, że w tygodniu dochodziło do tego, że chyba nawet miałem momentami pod 40 godzin. Jezu. Czyli tak naprawdę codziennie po 8. Jak żeś to godził w ogóle
zespołem? No na szczęście dyrekcja zawsze szła mi na rękę. W szkole wszyscy wiedzieli, że śpiewam, że gram i wtedy z nocy... Nie było konfuzji, już pytałem o mamę, a nie było konfuzji, że tutaj pan profesor, na początku, który tam o gąszczu udy, czy... Jak przyszedłem do szkoły, to były czasy takiego przejścia z Night Mistress do Nocnego Kochanka, bo my wcześniej przez wiele lat graliśmy jako taki prawdziwy heavy metalowy zespół, tak, z anglojęzycznymi tekstami. I gdy przyszedłem do gimnazjum jako nauczyciel, to wtedy tak naprawdę dopiero zaczynaliśmy z Nocnym Kochankiem, tam stawialiśmy pierwsze kroki. Chyba dopiero, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale bardzo możliwe, że po pierwszym roku pracy w szkole dopiero wydaliśmy, albo podczas pierwszego roku pracy w szkole wydaliśmy pierwszą płytę z Nocnym rok, Kochankiem. No w 2012 tak naprawdę to jeszcze nie było płyty, wtedy wyszedł pierwszy numer, później, masz a płyta to był chyba 2014, tak mi się wydaje. Okay. I na początku raczej nauczyciele czy dyrekcja wiadomo, że odpalili sobie jakieś tam klipy czy nagrania koncertowe Night Mistress najpierw. Także było takie, o, tam widziałem jakiś gość z siekierą, no i śmiali się ze mną, bo tam mam taki klip, gdzie przechadzam się z siekierą. No, taka stylistyka. I dopiero po jakimś czasie, jak ten kochanek się zaczął rozkręcać, to pamiętam, że kiedyś właśnie pani dyrektor weszła do pokoju nauczycielskiego. Panie Krzysztofie, widziałam Nocnego Kochanka w bestsellerach Empiku. No ja sobie myślę wtedy, no ciekawe, czy dyrekcja tylko widziała, czy jeszcze słyszała. Ale stwierdziłem, że od razu muszę to wyjaśnić i następnego dnia wybrałem się i do dyrekcji, i do wicedyrekcji z płytami. Powiedziałem, żeby się zapoznały z, nazwijmy to, twórczością, żeby przesłuchały i o dziwo później dostałem taki feedback, że no panie Krzysztofie, no teksty, jakie są, no da się słyszeć, ale no co ja tu panu będę mówić? Przecież to, czego słuchają teraz ci ludzie u nas w szkole, te nastolatki, to przecież to jest, to pan przy nich, to jest pan po prostu kulturalnym człowiekiem. A jak recepcja wśród uczniów? Recepcja wśród uczniów? Ja pracowałem w gimnazjum, które było o profilu sportowym i... tak naprawdę oni w większości raczej byli skupieni na hip-hopie, ewentualnie na popie. Niewielu uczniów słuchało muzyki chociażby rockowej. No ale oczywiście nikt nie omieszkał, znaczy właściwie wszyscy chyba, albo przynajmniej większość, no chociażby odpaliła sobie jeden czy dwa numery, żeby wiedzieć, gdzie ten nasz nauczyciel angielskiego śpiewa i co on robi na co dzień. Odbiór był no, mocno sympatyczny i tak naprawdę bardzo mi to chyba zrobiło, jakkolwiek by to dwuznacznie zabrzmiało, to zrobiło mi to dobrze w szkole, bo miałem wrażenie, że miałem taki trochę jakby list żelazny albo metalowy, bo nie odbierano mnie jako takiego, wiesz... Dziada. Takiego dziada, który jest, wiesz, takim psorem, który przychodzi belfer i nie da się z nim dogadać, tylko miałem momentami wrażenie, że uczniowie chcieli nawet zaimponować i chcieli jakby pokazać, że nie no, wiemy, że pan to taki jest imprezowy, ale ja to też już, wie pan, tutaj. Kiedyś mi na przykład uczeń powiedział, jechałem z nim autobusem, on mi opowiada coś o jakiejś imprezie i mówi, no i tam była ta dziewczyna, no bo wie pan, no prawiczkiem to ja już nie jestem. No ja tak mówię, no nie wiem, czy chciałem to usłyszeć, no ale usłyszałem. I wiesz, często zdarzały się takie historie, że tak wnioskuję po tym, co uczniowie mi opowiadali, że chyba doceniali to moje podejście i wiedzieli, że przede mną czasem się mogą otworzyć, mogą mi o czymś powiedzieć, zwierzyć się. No kiedyś godzina wychowawcza i siedzi przede mną jeden z moich uczniów z klasy, Robert. I tak, ja mówię do niego, bo wiedziałem, że tam miał jakieś przejścia z dziewczyną. Ja mówię, Robert, jak tam z tą twoją dziewczyną ostatnią? No i tam wymieniam ksywę tej dziewczyny. A ona mówi, on mówi, wie pan, to już nieaktualne. Teraz już jest nowa, ale widzę, że chłopak zadowolony, wcale nie przeżywa tego rozstania, więc mówię, nie, no to super, Robert, widzę, że fajnie, już się tak wkręciłeś w tę dziewczynę. Wszystko gra, jest fajnie. No i on tak siedzi, ale tak widzę, że coś chce mi powiedzieć. Coś go tam tak świeżbi, ale tak się trochę waha i tak w końcu, proszę pana, a... W pierwszej ławce siedzi, więc reszta klasy nie słyszy, tylko jego kompan z ławki, najlepszy kumpel. Proszę pana, a
dotykał pan kiedyś kobiecych... Nie, dotykał pan, nie? Kobiecych piersi, no. Tak, no chciał się pochwalić, nie? No i fajne to było i miłe. Gimnazjum? Tak, tak. A ten, a fajki, alkohol, inne używki? No, wiedziałem tak naprawdę, wydaje mi się, że większość nauczycieli wie, który, chyba że pytasz o mnie, który z uczniów, no która chcesz. Z uczennic, wiesz, pali, czy tam, nie wiem, pije. No bo to widać, wiesz, nawet po sposobie bycia albo nie, po wypowiedziach i tak dalej. Też chodzi o twoje, i... wiesz, czy reagowałeś, nie reagowałeś. No tak, do tego, że tak powiem, nomen omen pije. Na przykład zdarzały się takie sytuacje, że miałem dyżur na korytarzu i ja wiedziałem, w którym kiblu zawsze się pali. No i no, ciężko zresztą to było ukryć, bo wystarczyło wyjść, wejść do tego kibla i wiesz, tuman. Tego dymu i tego zapachu przepięknego. W każdym razie oni wiedzieli, że jak ja mam dyżur w tym miejscu, ja okej, jestem do dogadania, ale też lubię mieć porządek. Więc ja wchodziłem do kibla i mówiłem tak, chłopaki, ostatnie 15 sekund. I oni wiedzieli, że ja nie zrobię rabanu. Ja wiem, może to do końca nie było wychowawcze, ale... No tak naprawdę, no też kopać się z koniem, wiadomo, że no jeśli nie zapalą, to zapalą gdzieś indziej. Więc dawałem im te, powiedzmy, 15-30 sekund, oni sobie kończyli i za chwilę po tym, no dziękujemy, wychodzili z kibla. Oni byli zadowoleni, ja byłem zadowolony. Nie było jakiegoś tam wielkiego też syfu później w tym kiblu. Ale pamiętam też do dzisiaj, że kiedyś wszedłem do właśnie męskiej toalety i pewnie nie powinienem tego robić, bo... Nigdy nie wiadomo, co się dzieje po tamtej stronie kabiny, ale zaryzykowałem, no już trudno, teraz ze szkoły mnie nie wyleją. I wyciągnąłem telefon, bo zacząłem tam stukać w te drzwi, bo wiedziałem, że chłopaki tam siedzą. I wiedziałem zresztą, którzy. Ja mówię, chłopaki, tam nie wiem, 15 sekund wychodzicie. No ale minęło to 15 sekund, ja im jeszcze odliczałem, no i nie wychodzą. Więc ja mówię, o nie, no tak to się nie będziemy bawić. No i zaklamka oczywiście zamknięte, więc wyciągnąłem telefon, stanąłem przed tą kabiną, odpaliłem nagrywanie i zacząłem ich filmować tam. I później odpaliłem sobie nagranie i patrzę, a ten wciąga tego fajka i chowa, wiesz, chowa gdzieś tam za pazuchę. Mam to nagranie gdzieś do dzisiaj, także trzymałem je na telefonie, że w razie czego, żeby można było go upokorzyć. Znaczy, oczywiście nie to, że byłem takim negatywnym nauczycielem, żeby chciał uczniów upokorzyć, ale jak ktoś mi zaszedł za skórę, to wiesz, byłem dobry dla dobrych, ale no, jak ktoś nie potrafił uszanować, to... To co wtedy? No to wtedy była kara jakaś. Jaka? Nie, no tak naprawdę, wiesz, no, z większością uczniów raczej się dogadywałem. Tak naprawdę w ciągu tych 5 lat zdarzyło się, nie wiem, może... Dosłownie na palcach jednej ręki byłbym w stanie policzyć uczniów, którzy wiesz, nie potrafili docenić tego, że jestem do dogadania. Jak ktoś nie potrafi tego docenić, to już gościa uznawałem za, wiesz, skończonego idiotę. I no zdarzały się jakieś takie przypadki, że gdzieś tam mnie trochę... W ogóle 5 lat to strasznie długo, bo przecież to już się kariera nocnego kochanka rozkręciła w międzyczasie na dobre. Tak, ja naprawdę z całego zespołu byłem chyba... Nawet nie chyba, byłem ostatnią osobą z zespołu, która zrezygnowała ze swojej takiej pracy, takiej, no nazwijmy to, normalnej. Wynikało to głównie z tego, że jak już podjąłem się tej pracy nauczyciela, to po pierwsze, gdy już zaczynał się wrzesień, a ja nie zrezygnowałem z końcem ubiegłego, poprzedniego roku z pracy, to już nie chciałem też tych uczniów zostawiać tak na pastwę losu, no i chciałem być w miarę jakiś, nie wiem, lojalny i... Czyli jesteś odpowiedzialny? No, tak, przynajmniej w tej dziedzinie. Przynajmniej w tej dziedzinie. I starałem się, że tak powiem, dociągnąć to już do końca roku szkolnego. A druga kwestia to, że byłem też wychowawcą. I jeśli już klasa się trochę gdzieś tam ze mną zżyła, związała, no to no też nie chciałem ich gdzieś tam oddawać w inne ręce. Już znałem się z rodzicami, rodzice znali mnie. Trzecia kwestia to taka, że mieliśmy tam naprawdę fajną ekipę nauczycieli, z niektórymi mam kontakt do dzisiaj i trochę im po prostu tak najzwyczajniej w świecie było przykro rezygnować i odchodzić z tej pracy, ale no w pewnym momencie już musiałem, no i rzeczywiście zostawiłem wprawdzie na ostatni rok moją drugą klasę, którą wtedy prowadziłem. Czyli po 2 latach zostawiłem ich, ale na szczęście w dobrych rękach u koleżanki, u innej nauczycielki od języka niemieckiego.
I trochę było mi z tym trochę przykro, trochę źle, że no nie mogłem ich przez ten jeszcze kolejny rok poprowadzić. Natomiast no rzeczywiście to już był taki etap rozwoju zespołu, że no już naprawdę byłoby bardzo ciężko tak nawet fizycznie to kontynuować. Wiesz, zdarzały się takie kuriozalne sytuacje, że nie musiałem wracać na przykład do domu o, nie wiem, 5 nad ranem, a o 7 musiałem wstawać, żeby na 8 być w szkole. Chyba najbardziej ekstremalna sytuacja to był mój powrót z koncertu z Zielonej Góry. Graliśmy w Zielonej Górze w niedzielę. No i żeby być w poniedziałek na 8 w szkole, no to prawie niewykonalne. Ewentualnie no musiałbym, nie wiem, wziąć sobie szofera, całą drogę przespać, no ale wiadomo, jakie jest spanie w samochodzie. Więc zdecydowałem się, że wrócę samolotem. I przespałem się po koncercie kilka godzin. Pojechałem na lotnisko, w ogóle ja miałem wrażenie, że jak lotnisko jest zielonogórskie, to jest ono w Zielonej Górze. Ono jest w cholerę gdzieś tam, też to. Tak, okazało się, że było to tam, nie wiem, chyba kilkadziesiąt nawet kilometrów od samego miasta. Pojechałem na lotnisko, przyleciałem do Warszawy. W Warszawie z Chopina sobie wziąłem taksówkę, pojechałem do szkoły. Byłem chyba godzinę jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, a że dobrze, że żyłem z ekipą, która pracowała na stołówce, to zgłosiłem się do nich, bo liczyłem na to, że mają jakieś takie tajne miejsca, gdzie mógłbym się zdrzemnąć. No i okazało się, że mieli jakieś miejsce w podziemiu z polowym łóżkiem i zdrzemnąłem się tam jeszcze za 45 minut i wiesz, i pojechałem na zajęcia. I takich historii było, wiesz, dużo. To chyba jest najbardziej ekstremalna z tym samolotem, ale wiesz, innym razem chłopaki na przykład odwieźli mnie po juwenaliach we Wrocławiu, odwieźli mnie pod szkołę chyba centralnie o 8. No nie wiem, czy nie 8:01, może wysiadłem z busa, wbiegłem do pokoju nauczycielskiego, dziennik pod pachę i do 34 na górę. A słuchaj, to już jest przedawnienie, a zdarzyło ci się wpaść do szkoły i prowadzić lekcje, jakby to powiedzieć, w fazie jeszcze imprezowej? Znaczy... Nie. Nie, wiesz co, zdarzały się takie sytuacje, że no tak jak zauważyłeś, chyba w tej kwestii byłem odpowiedzialny, więc starałem się... Albo jesteś mistrzem autoprezentacji. Starałem się gdzieś tam zawsze, wiesz, imprezę w odpowiednim momencie uciąć, aczkolwiek, no wiadomo, nie zawsze się da. Czasem, jak to dawniej się mówiło, melanż możecie ponieść. I nie wydaje mi się, żebym kiedykolwiek przyszedł do szkoły chociażby 0,1 promila. Zawsze byłem w odpowiednim stanie, w sensie niewskazującym. Natomiast no, zdarzały się na pewno takie dni, gdzie byłem mocno zmęczony dniem wczorajszym, no bo czasem zdarzało się zaimprezować gdzieś tam do, powiedzmy, drugiej, trzeciej, no a na tę ósmą trzeba było wstać do szkoły. Także zdarzały się takie sytuacje, że zbierało mnie na przykład na... że impreza chciała mi się zwrócić, a tu trzeba było prowadzić zajęcia. To jest materiał na niezły sitcom, w ogóle taki serial. Mógłbyś zagrać rolę główną, wiesz, sam o sobie. Muszę sięgnąć po notatki. W ogóle zajebiście to brzmi, że Krzysztof Sokowski jest w Melinie. Tak, jeszcze tak mnie ładnie przedstawiasz tym Krzysztof, że jestem wtedy taki poważny, ten wiesz, pan profesor. Wiesz, jeszcze Krzysztof Sokołowski, Nocny Kochanek w Melinie, to brzmi, a wiesz, jak tu był Aleksander Kwaśniewski, tak się rozglądał, ale było miło. Słuchaj, wypisałem sobie parę. Nocne gówno, metal dla gimbazy, wczesne piersi połączone z braciami Figo Fagot, metal Sławomir, metal Polo. To tak, wiesz, bawicie to? Wyszukujesz sobie, żeby było jasne. Najpiękniejszy opis własnej urody, jaki przeczytałem, to jest, że przesterowane silikony na spalonym naleśniku. To niby moja... Ja to lubię takie, ale wiesz, różnie z ludźmi jest. No więc, ale z tego, co czytałem wywiady z tobą, nie masz jakimś bólu tyłka z tym? Nie, no bez jaj, wiesz, no, my z chłopakami nawet czasem, jak coś się pojawi takiego obraźliwego, ale fajnego, to później gdzieś sobie to nawet zapamiętujemy i powtarzamy później latami, bo są fajne te nazwy. Jedną z takich moich ulubionych, no taka niby najprostsza, ale Nocnik Kochanek, tak, to jest fajne. Ale nie wiem, ja zawsze tak myślałem, że może Dzienny Ruchanek bardziej, to mi coś takiego, jakoś tak brzmi bardziej. Uważaj, chyba. Uważaj, mama cię może oglądać. Jak mama ma na imię? Ala. Pozdrawiamy. Nie kończy się już program? Gdyż... Nie. Wracając do Dziennego Ruchanka. Dzienny Ruchanko, Ruchanek. Przepraszam.
Nie, jak, moja mama też... Ten... Wiesz co, coś sobie przypomnę a propos mojej mamy, a propos ruchanka właśnie. Kurde, jakkolwiek by to nie brzmiało teraz dziwnie, ale pamiętam, jak byłem dzieckiem i kiedyś przechadzałem się z moją mamą. Mamo, wybacz, że to opowiem, ale do dzisiaj siedzi mi ta historia w głowie. Ja miałem wtedy, nie wiem, może ze 12 lat. I szedłem z moją mamą gdzieś tam przez miasto i mijaliśmy kosk ruchu. I ja tak mówię, coś, nie wiem, coś chciałem zapytać. Mówię, coś tam, że w kiosku ruchu. A mama tak patrzy i mówi, ruchu, ruchu. Ja wtedy nie strzaiłem zupełnie, o co chodzi. A druga sytuacja jeszcze z moją mamą. Zwalasz na mamę, okej, okay, dobra, dobra, jedziemy dalej. Pamiętam, jak tłumaczyłem sobie, będąc nastolatkiem, teksty z angielskiego na polski i pojawiło się tam słówko penetrate. I znalazłem w słowniku, że to jest penetrować, ale wtedy nie znałem tego jeszcze, tego właściwego, można powiedzieć, znaczenia tego słowa. I jedyne, co kojarzyłem, to, że kundel bury penetruje wszystkie dziury. I siedzieliśmy przy obiedzie i mówię do mamy i do taty, mówię, ej, co to znaczy penetrować? Autentycznie, no wtedy jeszcze to nie był ten etap i wtedy jeszcze nie znałem tego właściwego, tak jak to określiłem wcześniej, znaczenia tego słowa. No i mama tak patrzy, mówi, ty, przy obiedzie daj se spokój. A ja autentycznie nie wiedziałem, o co chodzi, później dopiero gdzieś sprawdziłem sobie. No i także tak to jest z moją mamą. A propos kochanka i a propos ruchanka. Wracając do epitetów. Tak. No właściwie to nie mam z tym problemu, bo znaczy zawsze jest tak, że jak wiesz, ktoś gdzieś tam cię jedzie w komentarzach, no to człowiek nie jest robotem i gdzieś tam to do niego trafia. No i może gdzieś tam go tam smuci, czy tam martwi, ale no z drugiej strony no sami sobie ten bicz ukręciliśmy i zdawaliśmy sobie sprawę z tego, co robimy i to jest dosyć... Ale właśnie zdawaliście sobie, czy nie zdawaliście? Mówię znaczy, o tym na samym początku to chyba nie, bo to wiesz, była bardziej taka muzyka. My sobie nie zdawaliśmy sprawy z tego, że to osiągnie takie rozmiary, bo grając muzykę metalową u nas w kraju, wiesz, gdy przychodziło na nasze koncerty za czasów Nightmistrz przez na przykład 150 czy 200 osób, bo takie koncerty czasem się zdarzały, to już było wow, to już było, wiesz, świat i ludzie. I to taki koncert to był naprawdę raz na, wiesz, tam nie wiem, rok się zdarzył. I jak zaczęliśmy nagrywać po polsku i wiesz, z tymi tekstami, no to domyślaliśmy się, że no może będzie trochę lepiej niż za tamtych czasów, tych anglojęzycznych. Natomiast no nie wiedzieliśmy, że to osiągnie takie rozmiary. I my to raczej nagrywaliśmy, wiesz, w formie takich żartów, nie wiem, jak czasem gdzieś między kumplami rozmawiacie. Nie zastanawiałem się, czy to jest żenujący żart, czy jest bardzo żenujący, czy nie, tylko nie wiem, wydaje mi się, że to w miarę się zgrywa, pasuje do muzyki, jest trochę śmieszne, okej, nagrywamy. Później wydając już drugi album, gdzieś tam delikatnie pojawiły się, wiesz, takie myśli, że a, ja wiem, może o tym nie śpiewajmy, może o czymś innym, ale nie, róbmy to dalej, no w sumie przy pierwszej płycie się sprawdziło. Dopiero tak naprawdę chyba gdzieś przy trzeciej płycie było takie większe, wiesz, zastanawianie się, czy to robić tak, że a może, kurde, przegięcie pały, które już się wcześniej tutaj u nas pojawiło w programie podczas naszej rozmowy. A może to za delikatnie, a może dalej pójdźmy o krok, właśnie pójdźmy o krok dalej. Także wracając właśnie do clue, to na samym początku zupełnie się nad tym, wiesz, nie zastanawialiśmy, no ale z biegiem lat zaczęliśmy sobie zdawać sprawę, jak to wygląda, jak to może być odbierane, jak to może być odbierane przede wszystkim przez, wiesz, takich ortodoksyjnych fanów heavy metalu. Ja sam będąc nastolatkiem, gdyby się pojawił taki zespół jak Nocny Kochanek, ciekaw jestem, jak bym zareagował. Czy bym był zakochany, czy raczej byłbym tym, wiesz, hejterem, że jak można, wiesz, śpiewać jakimś w ogóle kebabie, że lada w ogóle, z metalem dajcie spokój. Kebab, ten koń na rycerzu. No właśnie, i tak dalej, i tak dalej. I jeśli się teraz pojawiają takie epitety, no to no my jesteśmy świadomi, że mocno polaryzujemy i na początku nas to gdzieś tam mocno dotykało. Później zauważyliśmy, że tak pod względem marketingowym to jak najbardziej powinniśmy się cieszyć. Bo im bardziej, wiesz, jest środowisko spolaryzowane, to ale właśnie, bardziej poczekaj, taki... Sorry, że przerwam, ale wy jesteście w tym środowisku metalowym, czy nie jesteście? Bo ja jako osoba z zewnątrz sam się zastanawiałem, czytając o was, o tobie, o wiesz... Tak, no właśnie, wiesz co, to jest tak, że ktoś nas kiedyś zapytał, że jak to się stało, że my w ciągu chyba tego samego miesiąca zostaliśmy zaproszeni jako gość specjalny zespołu Sabaton na ich koncercie w Polsce.
No chociaż, no wiadomo, Sabaton też jest tematem kontrowersyjnym, bo dla metalowców też to nie do końca jest metal. Znaczy dla pewnej grupy metalowców. Ale okej, jakby nie było, graliśmy przed zespołem stricte metalowym i w tym samym miesiącu zagraliśmy jeszcze na jubileuszowym koncercie Ich Troje i u Fila również na jubileuszu. I ktoś nas zapytał, jak to się dzieje, że Nocny Kochanek to w końcu... Co to jest? W sensie, czy to jest metal? Czy to jest polometal? Czy to jest, nie wiem, pop? No i ja wtedy gdzieś powiedziałem w jakimś wywiadzie, że my tak naprawdę przez to, że nie pasujemy nigdzie, to pasujemy wszędzie. I chyba rzeczywiście trochę tak jest. Wiesz, jest to i przekleństwo, i błogosławieństwo, bo z jednej strony jesteśmy hejtowani przez tych, wiesz, ortodoksyjnych metalowców, ale też multum metalowców. Jak pasuje im po prostu ta formuła, podoba im się to, przychodzą na koncerty. Gdybyśmy byli, wiesz, stricte heavy metalowi i grali typowo na serio, to na koncerty nie przychodziliby pewnie ci ludzie, którzy w ogóle na co dzień z muzyką metalową nie mają styczności. Do nas przychodzą osoby, których Nocny Kochanek, jakby jesteśmy jedynym zespołem o, powiedzmy, cięższym brzmieniu, którego oni słuchają. Także, no... No dla nas na plus. Znaczy, bo ja w którymś z wywiadów z tobą czytałem, ty, no, podałeś to skojarzenie z Big Sisem, znaczy, że to są Big Sis w świecie rockowym. Ja miałem skojarzenie bardziej z Łódką Grubasa, znaczy Łódka chyba młodsza od was, ja nie wiem jak to jest. To nie będę teraz mówił, żeby nie wyszło na to, że ich oczerniam wiekowo. Jesteśmy w podobnym wieku. Nie, po prostu, wiesz, Łydkę poznałem za sprawą moich dzieci, żeby było śmieszniej, okay. Więc wiesz, i tak właśnie tak sobie pewne paralele widziałem, czyli po prostu z jednej strony niby muzyka na serio, słowa, które są żartem, no pytanie też, gdzie się kończy żart, no u was w zasadzie wyjedziecie tak totalnie już kpiną, zabawą, komedią, kabaretem, jak zwał, tak zwał. No i chciałem się zapytać, znaczy... Czy w którymś momencie nie zaczyna ciążyć, wiesz, coś takiego, taka, że... odpowiedzialność takiego śmieszka? Tak. Trochę tak jest. Że aż byś chciał zagrać coś mrocznego, wiesz, po prostu, żeby dziewczyny... Wiesz, to granie to jest jedno, to zaraz do tego dojdziemy, ale jeśli chodzi o w ogóle takie, wiesz, postrzeganie ciebie, znaczy mnie, wiesz, przez innych. Zauważyłem, że często jak jestem zapraszany gdzieś na rozmowy, czy nawet gdzieś się pojawiam w towarzystwie, gdzie ktoś wcześniej mnie nie znał i mówi, o patrz, ten z Nocnego Kochanka, to jest takie trochę, będzie coś śmiesznego, zaraz pewnie, zaraz coś się odjebie, zaraz coś pewnie tam powie takiego, że wiesz, żeby był żart, że tak będzie stand-upersko. I no z jednej strony taki jestem, że no to wychodzi właściwie naturalnie i gdzieś tam te śmieszne tematy często się pojawiają same albo mnie się jakieś skojarzenia w głowie rodzą, które są, wydaje mi się, że w jakimś tam stopniu zabawne. Natomiast no rzeczywiście czasem jest tak, że wiesz, no mam ochotę, nie wiem, posiedzieć i porozmawiać na serio. Dla niektórych pewnie się to wydaje dziwne, ale też czasem potrafię, wiesz, podejść do tematu na poważnie i pogadać tak normalnie. No i tu się pojawia właśnie druga kwestia, czyli ta kwestia muzyki. Sam przecież słucham muzyki, no, która w większości jest muzyką poważną, nie na zasadzie klasyczną, ale chociaż klasyki czasem też mi się zdarza posłuchać. Natomiast no wiadomo, że słucham większości zespołów, które grają na serio. Tym bardziej, że ja jestem, wiesz, miłośnikiem muzyki metalowej nieprzerwanie od, wiesz, czasów moich nastoletnich i pomimo tego, że gdzieś tam czasem sobie robię wycieczki, gdzieś tam i w muzykę, nie wiem, delikatniejszą, powiedzmy rockową, soft rockową, popową. George Michael na przykład, Michael Jackson i te sprawy. To no, jednak 90% mojej, wiesz, płytoteki stanowią zespoły metalowe, a wśród nich mało jest zespołów, które nagrywają, wiesz, całe albumy dla jaj. Są oczywiście pojedyncze numery albo pojedyncze zespoły, które tak robią. Natomiast w większości słucham muzyki na serio i czasem też sam mam ochotę taką muzykę zrobić. I ponieważ w Nocnym Kochanku wiadomo, żeby to nie przeszło, to tak naprawdę nawet ostatnio wreszcie zdecydowałem się, że wypuszczę swoje numery, które gdzieś tam kumulowałem w szufladzie latami i których mi też gdzieś tam trochę brakuje. Nie mówię, że
mam dosyć nocnego kochanka, bo zupełnie nie, bo super się w tym czuję i z chłopakami uważam, że bardzo dobrze się dogadujemy, pomimo tego, że spędzamy ze sobą naprawdę multum czasu i już tyle lat to trwa, to no gdzieś cały czas się lubimy i lubimy też to, co robimy. Natomiast jeśli jest możliwość nagrania swoich rzeczy na serio, to dlaczego tego nie zrobić? Także wziąłem się też za te numery i mam nadzieję, że na początku przyszłego roku wyjdzie album. 24, tak? Nie, który mamy teraz? Dzisiaj mamy... 23. Dzisiaj jest 23 rok, tak. Jezu, zgłupiałem zupełnie. Czyli na początku 24 roku, tak? 24, tak, tak. No. Co, będzie twój solowy album? Tak, to będzie solowy album. Metalowy? Znaczy taki, powiedziałbym, z pogranicza rocku i rocka i metalu, ale chyba nawet bardziej rockowy. Zgadałem się z moim kumplem sprzed lat, z Jackiem Gruszką, który realizował w ogóle nasze płyty jeszcze za czasów Night Mistress. I to jest w ogóle multiinstrumentalista i bardzo zdolny gitarzysta, jak dla mnie wirtuoz gitary, można by nawet powiedzieć. I on mnie bardzo mocno ciągnie, tak wiesz, w stronę rocka. Ja tak próbuję, wiesz, trzymać się tego metalu, ale też staram się nie robić tego, wiesz, tak kurczowo, bo chciałbym, żeby to zabrzmiało też trochę inaczej, żeby to nie był taki, wiesz, Nocny Kochanek czy Night Mistress, tylko że, wiesz, z moimi tekstami w języku polskim, tylko żeby to było trochę coś innego. No i wydaje mi się, że na tyle, na ile już słyszałem i na tyle, na ile nagrałem tego materiału, to brzmi to tak, mam nadzieję, że w miarę znośnie również dla takiego, wiesz, potencjalnego Kowalskiego. Także, no... A teraz a kiedy? Tak. Razem z płytą czy wcześniej? No właśnie tak naprawdę to, wiesz, wszystko jest jeszcze trochę w powijakach, ale no nie ukrywam, że bardzo chętnie wyjechałbym na chociaż kilka, ewentualnie kilkanaście koncertów takich solowych. No i muszę tutaj się po prostu, wiesz, z chłopakami zgadać, tak żeby to nic nie kolidowało. My zazwyczaj robimy sobie taką jedną przerwę w ciągu roku od koncertów Nocnego Kochanka i to jest zazwyczaj na początku roku. Także mam nadzieję, że w tym roku, jeśli zrobimy sobie taką przerwę z kochankami, powiedzmy styczeń, luty, to wtedy właśnie pojadę na kilka, może kilkanaście koncertów ze swoim materiałem. A powiedz mi, już kiedyś w Melinie, z którymś z gości przytaczałem tę anegdotę, ale bardzo ona mi się podoba. Kiedyś robiliśmy wywiad, znaczy dziennikarze robili wywiad, ja drukowałem do Playboya z Marcinem Świetlickim, poetą, zespół Świetliki. Mhm. I on opowiadał, że odziedziczyli busa koncertowego po AC Drinkers, znaczy był ten sam kierowca. Świetlickim, że wsiadają do busa, otwierają książki i za którymś razem kierowca nie wytrzymał i mówił: panowie, wstyd. Zespół rockowy, panowie z AC Drinkers, buda, narkotyki, dziewczyny, a wy, ech! I po prostu oni się tak poczuli z tymi książeczkami. Chciałem zapytać, jak to wygląda w przypadku Nocnego Kochanka. W ogóle fajnie, że zacząłeś od acidów, bo mamy realizatora dźwięku, który przez wiele lat współpracował z acidami, zna się z nimi bardzo dobrze. My też mieliśmy okazję chłopaków poznać. I słyszeliśmy też o przeróżnych historiach związanych z acidami. To zanim powiem o nas tylko jedna, bo to jest według mnie bardzo godna historia i warta opowiedzenia. Kiedyś podobno Acidzi grali koncert w tym samym mieście, w którym grał chyba Lombard. I po koncercie okazało się, że są w tym samym hotelu. No i chłopaki z Acidów dosyć mocno zabalowali i podobno którąś ścianę wywalili, albo przynajmniej zrobili dziurę w ścianie. No i później zrobiła się z tego jakaś taka mini afera, że tutaj zespół rockowy czy tam metalowy, będący u nas w hotelu, że zniszczył ścianę. Nie wiem, czy chcieli chłopaki przejść z jednego pokoju po prostu do drugiego i stwierdzili, że szybciej będzie przez ścianę. Natomiast prasa przypisała to zespołowi Lombard. I chłopaki z Acidu byli tacy: zaraz, halo, to my! To nie Lombard. Nie? No straszne, no. Jeśli chodzi o Nocnego Kochanka, to my w pewnym momencie już musieliśmy trochę stonować, bo już naprawdę było już źle. Mogę śmiało to powiedzieć. I trochę do tego przyzwyczailiśmy publiczność, bo zauważyliśmy, że jak ludzie przychodzili na nasze koncerty, to nawet można powiedzieć, że czuliśmy na sobie taką presję, to był taki wymóg, że my musimy być albo porobieni, albo przynajmniej wstawieni, wiesz, chociaż na rauczu, nie? Że na tej scenie, no to musi być przede wszystkim zabawa. I ludzie przede wszystkim przychodzili, miałem wrażenie, po to, żeby się dobrze bawić i że jakby liczyła się impreza, wiesz,
że to nie jest jakieś, wiesz, poczucie wejścia w sferę jakąś, nie wiem, transcendentalną, wiesz, przychodzisz, wiesz, będzie teraz Nirwana i nie mówi tu o zespole, że wiesz, że oni będą przeżywać jakieś, wiesz, orgazmy uszne, tylko że będą przyjdą po prostu się porobić i, wiesz, można powiedzieć, po prostu podrzeć ryja przy nocnym kochanku. Z czasem zauważyliśmy, że no musimy, wiesz, sami trochę stonować, bo był taki czas, że nie wiem, na 7 dni w tygodniu to tak naprawdę jak były 3 dni koncertów, no to wiadomo, że podczas koncertów przed i po było spożywane, no ale w tygodniu jakoś też głupio było tak na sucho i w pewnym momencie sobie zdaliśmy sprawę, że kurde, jak tak pójdzie dalej, to albo będziemy musieli jeździć, nie wiem, podłączeni do kroplówek na wózkach na te koncerty, albo skończymy w jakimś AA. Więc mocno ograniczyliśmy. To nie jest tak, że zupełnie odstawiliśmy. To znaczy nasz basista i gitarzysta odstawili, bo stwierdzili, że muszą się wziąć za siebie, bo już mocno przytyli, a z alkoholem jest dużo trudniej zrzucić. Natomiast no ja na przykład ograniczyłem tak o jakieś, myślę, że śmiało mogę powiedzieć, z 70%. Także lubię i przed koncertem zazwyczaj coś tam muszę sobie przyjąć, bo tak lubię ten klimat taki koncertowy i nikt mi nie wmówi, że bez alkoholu to da się tak samo bawić. Znaczy, są oczywiście ewenementy. Kiedyś mi Łukasz Lotek-Lotkowski powiedział, że on to nie ma problemu, no ale to jest Lotek, więc no, on możliwe, że się po prostu bawi, jak sam słyszy na przykład swój żart. No, no, w każdym razie no, piję do tego, że oczywiście mogą być takie osoby, natomiast ja próbowałem wielokrotnie i nikt mi nie powie, że bez alkoholu to jest identycznie to samo, że to jest ta sama zabawa. No zawsze jest ten taki pierwiastek, kurde, teraz znowu moja dziewczyna mi powie, że wychodzę na alkoholika. Kiedyś tak powiedziałem na jakiejś, wiesz, imprezie i ona mówi, po co ty tak mówisz przy ludziach? Po co tak mówisz? Przecież ludzie cię nie znają. Przecież ludzie pomyślą, że ty, kurde, chodzisz do domu i łoisz tą wódę non-stop. Oczywiście no nie o to mi chodzi. No chodzi mi o to, że jak czasem się pojawi ten drinczek, to jest tak jakoś przyjemniej. Nie mówię 10. A powiem jeden. A co ze stereotypem, że perkusiści mają największe branie w zespołach? Mają? Tak. Bez przesady. Okay, tylko piosenkarze. Nie, no wiesz co, z perkusją trochę tak jest, zauważyłem. Wydaje mi się, że to chodzi o tę fizyczność. O to, że jest gość za bębnami, że to jest, że ma taki wpływ, wiesz, na napędza ten zespół. Napieprzają, że wiesz, że pałeczki łamią i tak dalej. Może o to chodzi, bo trochę coś w tym jest. Może jest to lekki mit, ale w tym micie chyba też jest ziarnko prawdy, że są dobrymi kochankami. No szczególnie nasz bębniarz, no Żurek, kurde, gdybym tylko był gejem. A właśnie, to dlaczego na koncertach to faceci krzyczą pokaż się dupę, czy pokaż dupę, a nie dziewczyny? Wiesz co, to też jest tak, że na szczęście z biegiem lat to się delikatnie zmienia ta tendencja. Kiedyś było tak, że właściwie, no nie wiem, 100% praktycznie to było męskie, churalne pokaż dupę, pokaż dupę. Ciężko mi w ogóle teraz sobie przypomnieć, skąd to się wzięło. Nie wiem, możliwe, że zupełnie z dupy. W każdym razie na którymś koncercie ktoś krzyknął raz czy drugi, później pewnie tak to się zrodziło. Ktoś to podłapał, nie wiem, któryś z nas może rzeczywiście pokazał tę dupę, no i później ludzie już zaczęli tego wymagać i teraz bardzo często się to pojawia na naszych koncertach. Na początku było tak, że krzyczeli sami faceci i ja kiedyś właściwie niejednokrotnie powiedziałem ze sceny, że ja troszkę jestem zawiedziony, bo no, byłoby nam przyjemnie, gdyby to jednak no kobiety też krzyczały. No i rzeczywiście jeden koncert, drugi, trzeci, gdzieś tam to towarzystwo podłapało i teraz bardzo często dziewczyny również krzyczą. Mało tego, okazało się, że dziewczyny też czasem pokazują. Znaczy, bo to jest tak, że jak ludzie od nas wymagają na koncercie tych dup, że tak już przylgniemy do tego tematu, to no ja stwierdziłem w pewnym momencie, że chłopaki, nie możemy być tacy łatwi. Możemy pokazać czasem, od czasu do czasu można to zrobić, ale żeby też te dupy się ludziom nie przejadły. A po drugie to, no dlaczego my mamy pokazywać, a ludzie nie? Więc zazwyczaj proszę publiczność, żeby oni pokazali. Jeśli tam, no nie wiem, niech będzie, że chociaż, nie wiem, 20% pokaże.
to my wtedy też obiecujemy, że pokazujemy. I kiedyś krzyknąłem tak na którymś z koncertów i w pewnym momencie oczywiście już w pierwszej kolejności oczywiście faceci. Cyk, gacie w dół, cyk. W niektórych przypadkach to naprawdę nie były super widoki, bo nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale czasem jak facet ściągnie gacie, żeby pokazać dupę, to może być też widać coś więcej. Może nie mieliśmy... A, okej, okay, dobra, bo już się bałem, że... Tak, nie, to wystarczy. Ale na tym koncercie również w pewnym momencie patrzę, mówię, o, znowu jakiś gość chyba... Mówię, o, to nie gość. Nie? Także... Gościuwa. Tak. I tym pięknym i optymistycznym akcentem kończymy akcent rozmowę z dupy. Z panem profesorem języka angielskiego. Dzięki Krzysiek. Dzięki. To również była Melina Westerok. Dzięki wam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Melina w Esce Rock.